próbujemy się wspinać. Rów to zdrowie, a tym lepiej, jeśli jest to zdobywanie kolejnych wyżyn. Zaczął się wspinać, jak tylko zaczął chodzić. Był malusieńki, wspinał się tutaj w przedpokoju, po szafach i ścianach. Myśmy go z sufitu łapali. Kiedyś weszliśmy do pokoju tam dziecinnego. Nie znaleźliśmy go. On był na najwyższej półce na regała. I właściwie od małego miał te ciągoty po wszystkich schodkach, murkach do góry. Jak miał 18 lat, rodzice kupili mu komórkę, dlatego że Magdalena z tym wzrokiem kłopoty miała i tak dalej, więc wciąż się martwiła o te dzieci, żeby zadzwonił do mamy, gdzie jest, kiedy wróci i tak dalej. No ale co, jeden dzień tę komórkę miał, przychodzi, nie ma komórki. No Andrzej, a gdzie masz, dlaczego nie zadzwoniłeś? A mamo, wiesz, zatrzymał mnie na ulicy chłopak i czy nie mam komórki, bo musi zadzwonić prędko, bo jego mama coś tam chora czy coś. Dał, a chłopak porwał i uciekł i ukradł. Lekarze nam powiedzieli od razu, nic z tym nie zrobicie. Jeżeli on pierwsze jego słowa, kiedy się będę wspinał, no to znaczy, że to jest tak silne u niego, że najwyżej się będzie wspinał tylko w tajemnicy przed wami, to po co wam to? Z jednej strony filozof i tak by się wydawało, a nieprzeciętnie zdolny. Także się nawet dużo nie uczy, egzaminy wszystkie zalicza. Niektórzy nazywają go pająkiem. Wspina się odkąd skończył 3 lata. Jest już mistrzem Polski i wicemistrzem świata. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie wypadek pewnego tragicznego wieczoru. Ten dzień pamiętny 20 lipca był już koło godziny 10 wieczorem. Andrzej się przygotowywał do wyjazdu za granicę z grupą młodzieży. On był wtedy w kadrze narodowej, mieli mieć zawody bodajże w Holandii. Ściana wspinaczkowa wtedy była w remoncie, ale oni tam sobie chodzili i trenowali tak nieformalnie przed tymi zawodami, żeby nie wyjść z wprawy. Zobaczył jakieś tam przybudówki murarskie, zupełnie niezwiązane z działalnością klubu, z remontem po prostu. No i uznał, że lina to jest ten dobry element, w który należy się wspiąć. I się wspiął chyba do samego końca, no i tam go obróciło i zbetonował. Się okazało, że jest niedobrze. I tyle wiem, że zleciał. Do nas zadzwoniono stamtąd od razu, że już pogotowie jest sprowadzone. Myśmy z moim mężem się zebrali, polecieli. No i pojechaliśmy już z Andrzejem nieprzytomnym karetką pogotowia do szpitala, no i tam już była ta śpiączka i tak dalej. Doszło do wstrząśnienia mózgu w pierwszym rzędzie, następnie do złamania kości i sklepienia i podstawy czaszki. No i jak się okazało w dalszego przebiegu do uszkodzenia pnia mózgu. Stan był beznadziejny, tak prawdę powiedziawszy. Andrzej miał bardzo rozległy obrzęk mózgu, krwiaka, złamanie podstawy czaszki. Raczej nas przygotowywano na to, że jest źle, łącznie z tym, że mógł w każdej chwili być przewieziony do innego szpitala na otwieranie czaszki, dlatego że był ten obrzęk ogromny. Miał niewydolny własny oddech, także musiał być podłączony do respiratora, więc to było najpoważniejsze właśnie uszkodzenie, które źle rokowało, z reguły źle rokuje w takich przypadkach. Przyszła zapłakana Magdalena, jego mama, do mnie, do kościoła. Taki straszny wypadek Andrzeja nieprzytomnego zabrali do szpitala Rydygera w Krakowie. No i tam dopiero lekarze powiedzieli, prognozy straszne. Może w ogóle czy przeżyje, a może być nienormalny, a jakiś kaleka. Andrzej dalej w śpiączce. Badania, krwiak jest nadal, ale obrzęk mózgu zaczął ustępować.
czego lekarze też nie przewidywali, że to będzie dosyć tak szybko znikał ten obrzęk mózgu. Była robiona szczegółowe badanie mózgu, były te warstwowe prześwietlenia. No i stwierdzono, że jest obrzęk, że będzie więcej można powiedzieć coś rano. Już wtedy syn samodzielnie nie oddychał, był akcja serca była wspomagana, o ile wiem, przyjęte funkcje oddychania. To tylko matka Celina może pomóc. Ja mówię, wy się módlcie. Ja przyszłam do domu i powiedziałam przełożonej, zadzwoniłam do siostry prowincjałki Anny Heleny Skalik. Helena, prowincjałka, zadzwoniła do Rzymu i tak po kolei siostry się włączały. Siostry zaczęły modlić się w całym zgromadzeniu, ponieważ był telefon do Rzymu i przełożona generalna matka Dolores Stępień zawiadomiła całe zgromadzenie. Była nowenna modlitwy za przyczyną matki Celiny. Proszę sobie wyobrazić, to było 21, kiedy myśmy zaczęły te nowenny do matki Celiny o zdrowie dla Andrzeja. 9 dni. W piątek była próba wybudzenia Andrzeja z tej śpiączki nieudana. Andrzej cały czas był pod respiratorem, tymi wszystkimi aparatami, bo no nic właściwie się z nim nie działo. Jeżeli go odłączyli, no to roślinka. No i sobota znowu próba wybudzenia. Bardzo wyraźnie już w niedzielę taka była rozmowa, że no, taki stan nie będzie trwał w nieskończoność, że w pewnym momencie jakieś no, działania nastąpią. Jeżeli w niedzielę wybudzenie się nie uda, no to rokowania są bardzo marne. Że to już jest najwyższy czas, że powinien, bo jeżeli nie, no to już będzie takie uszkodzenie mózgu, że jeżeli przeżyje, no to na pewno będą duże jakieś tam konsekwencje. Kiedy nie możemy już nic poradzić, liczymy na cuda. Mama Andrzeja prosiła o modlitwę siostry Zmartwychwstanki, które rozpoczęły wielką batalię, prosząc o wstawiennictwo swoją założycielkę, matkę Celinę Bożencką. O Jezu Zmartwychwstały, który obdarzyłeś sługę Twą Celinę, darem szczególnego umiłowania tajemnicy zmartwychwstania i pragnieniem wypełnienia Twojej świętej woli. Udziel nas za jej przyczyną. Od mamy wiedziałam, że jest podłączony do respiratora, że była próba wybudzenia, ale nieudana. Było wybudzenie w poniedziałek do południa. Nic nie dało i w poniedziałek po południu myśmy tam byli, lekarze, ta pani doktor, która się bezpośrednio Andrzejem zajmowała, już się wybierała do domu po kolejnej próbie wybudzania i już wychodziła. Myśmy tam do Andrzeja podeszli, śpiącego, i on zaczął właśnie dawać pewne oznaki, że coś się z nim dzieje. Lekarze się znowu zbiegli. I Andrzej się wybudził wtedy. Był z nim pierwszy kontakt taki, no, w którym można powiedzieć, że może ta świadomość nie była pełna, on był taki otumaniony, ale to była reakcja z człowiekiem, który jest świadom tego, że znajduje się w szpitalu. Pyta się, dlaczego się znajduje, bo Andrzej nic nie pamiętał. Pierwsze słowa, kiedy będę mógł się wspinać? Święty, nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Czwartek rano jesteśmy jak zwykle u Andrzeja. Pani doktor mówi, proszę przynieść piżamę, przybory i tak dalej, bo Andrzej idzie na następny oddział. Przyjechaliśmy tu do domu, przygotować tam rzeczy, bo wiadomo, będzie potrzebował więcej na intensywnej opiece, to znacznie mniej potrzeba było własnych rzeczy. Telefon, kto dzwoni? Szpital. Szpital imienia Rydkiera, łączymy z panią doktor. Mi się słabo zrobiło, ja oddałam mojemu mężowi słuchawkę, no bo szpital wiadomo, kiedy dzwoni do domu. A pani doktor mówi, proszę przyjeżdżać po syna, możecie zabierać do domu. Przez krzyż i śmierć, do zmartwychwstania i chwały. Amen. Alleluja. Z lekkim przerażeniem, jak to będzie, przecież tak ciężko chory. No jest najszczęśliwi, prawda? Wzięliśmy taksówkę czym prędzej po niego. Załadowaliśmy go.
W godzinę później zwalili się jego koledzy, znajomi, którzy chcieli do szpitala, dowiedzieli się, że nie do szpitala, tylko tu. On już był zupełnie, no, autentycznie sprawny, no, miał uważać. Miał, to był taki troszeczkę, ale bardziej psychicznie chyba, oszołomiony sytuacją. No i z jego punktu widzenia się nic nie stało. Z mojej perspektywy ja wiem tyle, że był sobie dzień i pewnego dnia się obudziłem w szpitalu. I się okazało, że to jest tydzień później. Ja je zupełnie nie przeżyłem, tak? Ja nie przeżyłem ani strachu, że coś się dzieje. No, ja pamiętam tyle, że nic nie pamiętam. Że, prawda, w tym świecie, w którym ja się poruszam, czyli w tym, który mi konstruuje moja świadomość i moja pamięć, po prostu tych wydarzeń nie ma. Magdalena przychodzi do kościoła i ja tak z pewnym oburzeniem, ja mówię: Magdalena, albo przesadziłaś z tą prognozą, jaki to straszny wypadek, albo to cud. Jak się okazało później w badaniach kontrolnych, on powrócił do pewnej sprawności zarówno ruchowej, jak i intelektualnej, prawda? Co się objawiało tym, że podjął naukę przerwaną i, co jeszcze ciekawsze, wrócił do swojego sportu wyczynowego. Rewelacyjność przebiegu w jego przypadku polega między innymi na tym, po pierwsze, ciężkość uszkodzenia, a po drugie, w ciągu kilku dni, prawda, on gdzieś bodajże w 9 dniu od przyjęcia do szpitala już był uruchomiony i samodzielny, nie tylko oddechowo, ale również ruchowo i psychicznie sprawny. Ktoś powiedział, że pierwszy przypadek, że z intensywnej opieki się jedzie do domu, normalnie to się raczej wyjeżdża na cmentarz, jak nie idzie się na oddział. Z punktu widzenia czysto lekarskiego trudno jest wytłumaczyć takie przebiegi i takie zjawiska. Jesteśmy przekonane, że uzdrowienie Andrzeja Meherzyńskiego-Wiktora to jest cud za przyczyną matki Celiny. Jak się go w szpitalu lekarz zapytał, co będzie robił, jak wyjdzie ze szpitala, on powiedział: no dalej będę się spinał. Siostro, czy przypadek ozdrowienia Andrzeja to rzeczywiście był cud? I co to znaczy, że to był cud? To był cud. Modliłyśmy się o uzdrowienie Andrzeja, który, co jest też pewną ciekawostką, należy do rodziny naszej założycielki. Jest prawnukiem w jej 5. pokoleniu. Modliłyśmy się w różnych intencjach, ale ten cud właśnie to jest uzdrowienie Andrzeja Meherzyńskiego-Wiktora, który jest prawnukiem w 5. pokoleniu naszej założycielki. Nie było to dla Was jednak mimo wszystko zaskakujące? Tak, było to dla nas zaskakujące, a teraz przyszła ta radosna wiadomość 16 grudnia, że Ojciec Święty podpisał dekret zatwierdzający i to jest dla nas potwierdzeniem tej naszej wiary. To była wielka radość w całym zgromadzeniu, że jest to całkowite uzdrowienie, że on studiuje filozofię i matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, że jest w pełni sprawny i fizycznie, i umysłowo. Ksiądz, profesor zajmował się tym konkretnie przypadkiem profesjonalnie. Co to znaczy? Znaczy, jakie warunki muszą być spełnione, żeby Kościół uznał cud? Bo wiem, że to nie jest wcale takie proste. Praktycznie biorąc, to my się pytamy, czy medycyna się pyta, czy to jest z punktu widzenia medycznego niewytłumaczalne. I teraz tak, my się pytamy lekarzy, czy z punktu widzenia medycznego, czy ewentualnie z tego rodzaju choroby, czy tak krótko jest to możliwe w normalnym leczeniu czy podejściu do tego problemu.
To znaczy, my nie używamy słowa wprost cudu. Mm-hmm. My używamy słowa lekarskiego. Wytłumaczalne medycznie, czy niewytłumaczalne z tego rodzaju choroby, czy ewentualnie tak szybko. Drugi etap to jest sprawa teologiczna. To znaczy, jak tutaj druga siostra wspomniała i pani reaktor też wspomniała, prawda, czy byście wierzyli w to. O co tutaj chodzi? Że my się zwracamy za pośrednictwem konkretnej osoby. Nie, bo nie może być dwóch, trzech. Nie można się modlić równocześnie świętego Antoniego i na przykład do świętego Jana Kantego. Ale w ogóle nie można, czy w tej... Można się modlić, ale wtedy komu to przypisać? Aha. I w takim wypadku, prawda, jeżeli chodzi o naszą tutaj konkretną sytuację, prawda, wiadomo, siostry i wszyscy modlili się przedstawicielstwo właśnie tej naszej bożeńskiej, a nie przez kogoś innego. I wiadomo, że wtedy przypisujemy wstawiennictwu właśnie tej osobie to nadzwyczajne uzdrowienie. Bo zawsze by się wydawało, że im więcej świętych zewrze swoje szranki... To modlitwa. No, no nie, widzicie pani. Chodzi o taką rzecz, że potem w dekrecie, który Ojciec Święty podpisuje, musi być podane z jakiej choroby? Mhm. Prawda? I w jaki sposób? To nie jest wcale takie proste, jak myślałam. A czy to jest, proszę siostry, jedyny taki przypadek za wstawiennictwem matki Celiny, czy zna siostra jeszcze jakieś inne cuda? Mamy wiele łask i uzdrowień fizycznych i duchowych, ale nie wszystkie właśnie zostały w pełni udokumentowane, żeby można prowadzić jako proces beatyfikacyjny. Matka Celina właśnie wcześniej, no sama, miała doświadczenie osobiste życia rodzinnego i cierpienia w rodzinie, bo sama była wcześniej, zanim założyła nasze zgromadzenie, mężatką. No właśnie, jak to jest możliwe, to jest chyba jedyny taki w historii Kościoła przypadek, że żona, matka, razem ze swoją, nie jedyny, ksiądz już kiwa, zaraz księdza dopuścimy do głosu, że matka z córką założyły zgromadzenie sióstr zakonnych. Jak to jest w ogóle możliwe, gdyby siostra... Tak, myślę, że fenomenem jest, że nie słyszałam o drugim takim przypadku w historii Kościoła, żeby zgromadzenie założyła matka i córka. To zaraz ksiądz... Natomiast... Siostra trafi na przeszkolenie do księdza, bo ksiądz natomiast, już tutaj machał, że zna jakieś natomiast przypadki. Na pewno są znane przypadki, że zanim została założycielką, czy zakonni, właśnie w ogóle siostrą zakonną, była żoną. To takich przypadków ksiądz profesor myślę, że zna więcej. Celina Bożęcka urodziła się 29 października 1833 roku w Antowilu koło Orszy, na terenach dzisiejszej Białorusi i zmarła 90 lat temu w Krakowie 26 października 1913 roku. Jest fenomenem w historii Kościoła. Założyła zgromadzenie zakonne wraz z córką Jadwigą. Zanim została zakonnicą, była żoną i matką czworga dzieci. Choć powołanie do życia zakonnego odczuwała już jako dziecko, zgodnie z wolą rodziców wyszła za mąż. Z całym oddaniem weszła w rolę żony, pani domu i matki. Przeżyła śmierć dwojga dzieci w niemowlęctwie. Przy życiu pozostały dwie córki, Celina i Jadwiga. Kiedy po 20 latach małżeństwa jej mąż został sparaliżowany, była najtroskliwszą pielęgniarką. Po jego śmierci i uporządkowaniu spraw majątkowych, Celina Bożęcka wyjechała do Rzymu, chcąc córkom pokazać szerszy świat i tam spełniło się od młodości przeczuwane, że życia zwyczajnie nie skończy. Poznała generała zmartwychwstańców, księdza Piotra Semenenkę, który został jej spowiednikiem. Odżyło w niej pragnienie życia zakonnego i po kilkuletniej formacji Celina wraz z córką Jadwigą złożyła w Rzymie śluby zakonne, po czym wyruszyła do Polski zakładać nowe placówki – Domy Sióstr Zmartwychwstanek. Umierając w Krakowie w 1913 roku zostawiła siostrom duchowy testament – Świętymi bądźcie. Niezwykłe wyzdrowienie Andrzeja Mecherzyńskiego Wiktora zostało uznane przez Kościół za cud przez pośrednictwo matki Celiny Bożęckiej i potwierdzone dekretem. 16 grudnia 2006 roku dokument podpisał papież Benedykt XVI. Ale powołanie, miała wcześniej, tylko to była rodzina ziemiańska i to były czasy, gdy rodzice decydowali o przyszłości dzieci.
Wyszła za mąż za człowieka o 12 lat od siebie starszego, którego wybrali właśnie jej rodzice. W tym małżeństwie było czworo dzieci i dwoje zmarło w niemowlęctwie, a dwie starsze córki żyły, Celina i Jadwiga. Potem po 21 latach małżeństwa nagle mąż został zaatakowany atakiem paraliżu, nie mógł chodzić i przez 5 lat opiekowała się mężem. Także ma też doświadczenie cierpienia w najbliższej rodzinie. Straciła też najbliższych młodości swojej rodziny, męża i własnej. I zajęła się wychowaniem tych dwóch córek. I właśnie ta starsza, Celina, tak samo jak o imieniu jak matka, wyszła za mąż. I właśnie z tej rodziny pochodzi właśnie w 5. pokoleniu Andrzej, właśnie uzdrowiony Andrzej. I tak się zaczęło. I była najpierw 11-letnia formacja duchowa jej, a on myślał o tym, w ogóle pierwsi zmartwychwstańcy myśleli o założeniu żeńskiej gałęzi zgromadzenia, o tej samej duchowości. I tak się zaczęło. Także właściwie matka Celina przeszła wszystkie etapy życia kobiety, że jej życie jest bardzo bogate i myślę, że właśnie może pomagać. I często są modlitwy właśnie za jej wstawiennictwem właśnie w sprawach rodzinnych, o dar potomstwa, o szczęśliwe rozwiązanie, o właśnie dobrego męża. No właśnie, dobrze, że mamy tak naprawdę w niebie takich, do których możemy się zwracać i za pośrednictwem których dzieją się takie niezwykłe, nie do końca przez nas zrozumiane albo wytłumaczalne rzeczy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję Państwu. Zapraszam na spotkanie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Piszcie do nas, dzwońcie, odzywajcie się. Czekamy. Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Dzisiaj zachęcam wszystkich do szczególnej modlitwy o jedność chrześcijan. Niech Duch Święty sprawi, abyśmy umocnieni darem Jego miłości z odwagą podejmowali dzieła prowadzące ku pełni projednania. Niech nasze pragnienia wspiera Maria, Matka Kościoła. Wam tu obecnym i waszym bliskim serca błogosławię. A oto streszczenie katechezy wygłoszonej przez Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, jutro rozpoczynamy tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Zakończą go uroczyste nieszpory z udziałem przedstawicieli wspólnot chrześcijańskich Rzymu w Bazylice Świętego Pawła za murami w dniu 25 bieżącego miesiąca. O potrzebie budowania jedności przypominają nam różnego rodzaju kontakty ekumeniczne w ciągu roku. W ostatnim czasie przykładem tego może być spotkanie z patriarchą ekumenicznym Bartłomiejem I. Tydzień modlitw o jedność chrześcijan we Włoszech i innych krajach poprzedza obchodzony właśnie dzisiaj Dzień Dialogu Żydowsko-Chrześcijańskiego. Dialog ten pomyślnie rozwija się od czasów Soboru Watykańskiego II i od historycznej wizyty Jana Pawła II w synagodze rzymskiej. Tematem biblijnym tegorocznego tygodnia modlitw o jedność chrześcijan są słowa z Ewangelii świętego Marka. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. Niech ten temat, zasugerowany wspólnotom chrześcijańskim do rozważenia, będzie wyzwaniem dla nas wszystkich, by z nowym zapałem głosić światu Ewangelię i świadczyć o miłości Chrystusa. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.